Dariusz pyta, czy ma Pan doświadczenia z różnymi targetami optymalizacji systemu? Spotkałem się z podejściem, w którym łączy się trzy różne targety, m.in. SQN TARPA, natomiast standardowy CARDO MDD jest używany tylko pomocniczo, jako mniej istotny dla jakości systemu. Czy dobór targetu ma duży wpływ na jakość wynikowego systemu? Jakie są Pana ulubione targety? Muszę powiedzieć, że moim ulubionym targetem jest właśnie CARDO MDD. Oczywiście niektórzy ustawiają w ogóle, żeby jak najwięcej system zarabiał, wobec tego ustawiają na net profit, ale strata systemowa maksymalna również ma wpływ na to wszystko. Dlatego uważam, że najbardziej liczy się CARDO MDD. Natomiast jest oczywiście w MiBrokerze dużo możliwych targetów do ustawienia. Domyślnie jest to sortowanie przy optymalizacji. Przy walk-forwardzie można ustawić to jako tak zwany target właśnie. Natomiast w ogóle targety automatyczne mają jeden minus dla mnie. Dlatego, że... No właśnie dlatego, że są automatyczne. Po prostu w momencie, kiedy patrzymy na wyspę, wybralibyśmy na przykład coś ze środka wyspy, a nie jakiś pojedynczy pik, który zaraz wpada do wody. A ten pik wygrywa w danym targecie i na następny krok zostaje wybrany właśnie ten pik, te współczynniki, które ten pik reprezentuje. I nie jest to zawsze to, co byśmy sami wybrali. Dlatego tak naprawdę najlepszy walk forward jest robiony ręcznie. W momencie, kiedy przesuwamy się z optymalizacją i sami wybieramy, jakie współczynniki byśmy zastosowali do inwestowania, czyli właśnie dokładnie to, co jest targetem przy walk-forwardzie. Natomiast akurat SQN TARPA nie używam, więc trudno mi się o nim coś wypowiedzieć. Natomiast jest jeszcze kilka targetów, które na pewno sprawdzam przy optymalizacji w MiBrokerze, ale przy walk-forwardzie najczęściej osobiście używam CARDO MDD. Tutaj Mariusz napisał na czacie, a nie net profit. Szczerze powiedziałem właśnie net profit, ale być może się pomyliłem, bo właśnie tym drugim często używanym targetem jest net profit, akurat nie przeze mnie. Net profit albo net profit procentowy, bo to w sumie na to samo wychodzi. Jedno jest zależne od drugiego. Natomiast on mówi po prostu o dużych zyskach danego systemu, bez względu na to, jakie ponosimy w międzyczasie straty.